Mszą świętą odprawioną tradycyjnie w kościele pod wezwanie wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się ostrowskie obchody Dnia Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy już 101. rocznicę polskiej wolności i suwerenności. Mimo 123 lat życia pod zaborami, Polacy nie przestali marzyć o własnym państwie, a usilną pracą całych pokoleń naszych rodaków marzenia te się ziściły. Ponad wiek niewoli nie stłamsił miłości do polskiego języka, kultury i historii. Mimo deszczowej aury 11 listopada na placu przy Dębie Wolności zebrała się duża grupa mieszkańców Ostrowi wraz z pocztami sztandarowymi. O 12 rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dzisiejszą uroczystością wchodzimy w kolejny, drugi wiek od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Zaczął burmistrz miasta Jerzy Bauer. W 1918 roku 11 listopada przemknął jak jeden z wielu, wielu dni. To był czas niezwykle gorący. Jędrzej Moraczewski, premier z przełomu 18-19 roku, we wspomnieniach pisał: szał ogarnął Polaków, że chaos będzie dobrze. Wszyscy mieli nadzieję, wszyscy wierzyli w to, że będzie dobrze, bo przez 5 pokoleń było tak źle, że wszyscy doceniali to, co jest. Mimo właśnie chaosu, mimo 3 zaborców, mimo zniszczeń wojennych, mimo strat w ludziach, w sprzęcie, mimo biedy wszechogarniającej, będzie dobrze. Właśnie w tym 11 listopada zbiega się to, co działo się w Polsce, w Warszawie, ale też w wielu miejscach, w tym w Ostrowi Mazowieckiej, z podpisaniem rozejmu, który, jak się później okazało, skutecznie rozpoczął kończenie I wojny światowej, jakże krwawej. Po raz pierwszy w ogóle wojnę nazwano światową. To pokazuje, że sprawa polska już wtedy, w tym właśnie symbolu 11 listopada, była wiązana ze sprawami szerszymi, europejskimi. I tak jest po dziś dzień i myślę, że tak było zawsze. Jest tylko kwestią dostrzegania tych najróżniejszych związków. Burmistrz podkreślił, że coroczne celebrowanie 11 listopada w Ostrowi, ale również w innych miejscowościach w całej Polsce, buduje naszą wspólnotę. Pamięć o tak istotnych datach w polskiej historii, o naszych bohaterach i o ofiarach, jakie nasi przodkowie ponieśli w obronie ojczyzny, musi trwać i musi być przekazywana dalej. To jest nasze dziedzictwo. Z tego wyrośliśmy. Wtedy właśnie Polacy wiedzieli, że potrzeba siły własnej. Potrzeba wysiłku własnego, ale też potrzeba pilnego przyglądania się temu, co dzieje się w Europie i świecie. I skutecznie połączyli wysiłki własne, zasoby własne z siłami, które były zainteresowane zmianą porządku w Europie. I powstała Rzeczpospolita. I rozpoczął się czas codziennej, żmudnej, czasem bardzo nieefektownej pracy nad własnym gospodarstwem, własną firmą, własną rodziną, nad wszystkim, nad własnym państwem, ale też i Europą, bo nie jesteśmy sami. Musimy się liczyć, ale też jest to dla nas szansa, że możemy współpracować. Następnie wojskowi z jednostki w Komorowie odczytali apel pamięci. Polska odrodziła się nie sama, ale dzięki wykorzystaniu szansy, jaką była wojna między zaborcami i dzięki trudnej, żmudnej pracy wielu osób. Nie tylko działaczy, których dziś nazywamy ojcami niepodległości, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos czy Ignacy Paderewski,
chociaż nie można zaprzeczać, że ich wkład w odbudowanie jednolitego kraju był nieoceniony. Ale równie ważna była praca każdego pojedynczego Polaka, który przekazywał miłość do ojczyzny kolejnym pokoleniom, które urodziły się już pod zaborami i Polski nie znały, ale kochały i tęskniły do niej. Stańcie do apelu! W powietrze wystrzelona została salwa honorowa, a delegacje różnych środowisk kombatanckich, wojskowych, samorządowych, kulturalnych i szkolnych złożyły kwiaty pod dębem, który zasadzony został w tym miejscu 100 lat wcześniej. Uroczystość uświetniły krótkie występy orkiestry młodych z Miejskiego Domu Kultury oraz ostrowskiej młodzieży. Boga w nas, z Bogiem zawsze pokonamy.